Ogólnopolskie spotkanie samorządowców z udziałem premier Beaty Szydło w Jasionce koło Rzeszowa. Tragedia w Cisnej. 14-latek prawdopodobnie zastrzelił ojca. Setki chętnych na badania profilaktyczne w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Dzikie zwierzęta w ukrytej kamerze bieszczadzkich leśników. Marta Januszewska, witam Państwa pięknie i zapraszam na aktualności. Musimy dbać o to, żeby samorządy były w ścisłym powiązaniu z planami rozwojowymi Polski, powiedziała premier Beata Szydło podczas ogólnopolskiego noworocznego spotkania samorządów w Jasionce koło Rzeszowa. Podkreśliła, że zrównoważony rozwój to fundament regionalnej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie przyjechali samorządowcy z całej Polski. Gościem specjalnym był także przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Marku Markulla. Premier podkreśliła, że jej przygoda z polityką zaczęła się w samorządzie i dodała, że działalność samorządowa to doskonała szkoła życia. Według szefowej rządu fundamentem polityki PiS wobec regionów jest idea zrównoważonego rozwoju. To jest szansa. Szansa dla każdego, bez względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje i co robi. Dla każdej miejscowości, dla każdego regionu. I wsparcie, szczególnie mocne wsparcie dla tych najsłabszych, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują. Według premier Szydło samorząd jest doskonałą kuźnią kadr. Dlatego zdaniem szefowej rządu na pomysł dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów należy patrzeć jako otwieranie ścieżki kariery, a nie zamykanie możliwości. Podkarpaccy samorządowcy już w kuluarach spotkania komentowali ten projekt. Piotr Rubik śpiewa, że świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miejmy nadzieję, że te obietnice, zapowiedzi, które pani premier mówi, że faktycznie tym aktywnym samorządowcom umożliwi się dalsze pójście do samorządu wyższego szczebla, czy gdzieś dalej, będzie również przez panią premier realizowane w przyszłości. Jestem pierwszą kadencję, ale ja pracowałem na różnych stanowiskach, w związku z tym nie mam problemów z objęciem innych stanowisk, ewentualnie po zakończeniu kariery samorządowca. Podczas spotkania w Jasionce poinformowano, że rząd przygotowuje teraz plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Premier wezwała, żeby samorządowcy zaangażowali się w jego realizację. Rada Ministrów chce też przekonać przedstawicieli gmin, powiatów i regionów do poparcia ważnych reform oświaty i reformy zdrowia. To jest też plan, który mamy tego pełną świadomość, jest tworzony przez ludzi i dla ludzi. Jest tworzony po to, żeby w centrum rozwoju, w centrum gospodarki, w centrum ekonomii był człowiek. Bo po to to robimy, po to to realizujemy. Ważną częścią rzeszowskiego spotkania były wątki europejskie. Przewodniczący Komitetu Regionów stwierdził, że Europa jest dla Europejczyków i musi pamiętać o swoich najważniejszych wartościach – demokracji, solidarności i inwestycjach. Musimy pamiętać, że Unia Europejska powinna służyć wszystkim obywatelom i każdemu z osobna. Nie możemy zapominać o tych, którzy ciągle żyją w złych warunkach. Obywatelska wolność powinna być respektowana zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Podczas spotkania w Jasionce nagrodzono też te podkarpackie samorządy, które najlepiej realizują zrównoważony rozwój. W kategorii dużych miast zwyciężyły Krosno, Rzeszów i Mielec, mniejszych ośrodków Głogów, Małopolski, Nowa Dęba i Lesko, a gmin Trzebownisko, Krasne i Choryniec-Zdrój. Dramat w Cisnej w powiecie leskim. Od kilku ran postrzałowych zginął 48-letni emerytowany komendant miejscowej placówki Straży Granicznej. Jak ustalili policjanci, w chwili zdarzenia wczoraj w domu przebywał 14-letni syn zmarłego. Broń, z której prawdopodobnie oddano strzały, należała do ofiary. Nastolatek został przesłuchany i decyzją sądu rodzinnego w Lesku oddany pod dozór kuratora. Do tragicznego zdarzenia doszło w tym domu. Ciało mężczyzny z kilkoma ranami postrzałowymi znalazła żona około godziny 18. Powiadomiła policję i pogotowie ratunkowe. Policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności tej tragedii, jak doszło do tego zdarzenia. Wiadomym jest, że doszło do niego nieco wcześniej, prawdopodobnie między godziną 14 a 15. W domu był obecny wtedy 14-letni syn
Jak twierdzą sąsiedzi, w międzyczasie chłopak wychodził z domu. Zabójstwo emerytowanego komendanta placówki Straży Granicznej wstrząsnęło mieszkańcami Cisnej. To jest taki szok, że tego słowami się nie da opowiedzieć. Nie da się, po prostu się nie da. Na miejscu tragedii policja zabezpieczyła pistolet, z którego najprawdopodobniej mężczyzna został zastrzelony. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał pozwolenie na broń, gdyż był myśliwym i w domu znajdowały się różne jednostki broni. Na razie w sprawie tego zabójstwa nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Najważniejsze dowody w sprawie, czyli wynik sekcji zwłok, jeszcze tego dowodu nie mamy. Także inne dowody, jak chociażby badanie broni, tego dowodu również nie ma. Po zebraniu tych wszystkich dowodów będziemy mogli mówić, kto jest bez wątpienia sprawcą czynu. Śledztwo ma dać odpowiedź także na pytanie, czy w rodzinie nie dochodziło do przemocy domowej. Syna ofiary przesłuchano przed sądem rodzinnym w Lesku. Nastolatek dostał nadzór kuratora i został zwolniony do domu. Zgodnie z polskim prawem odpowiedzialność karna może być stosowana wobec nieletnich od 15 roku życia. Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. W ramach jego obchodów już po raz 17 Polska Unia Onkologii zorganizowała Białą Sobotę, także w podkarpackich szpitalach i przychodniach. W Rzeszowie i Brzozowie setki osób zdecydowały się dziś skorzystać z badań profilaktycznych i porad lekarzy specjalistów. Najważniejsze jednak było, jak co roku, łamanie stereotypów związanych z chorobami nowotworowymi i przełamywanie strachu przed diagnozą. Pani Małgorzata stara się systematycznie kontrolować swoje zdrowie i robić profilaktyczne badania. Ale nawet dla niej onkologiczna Biała Sobota okazała się dodatkową mobilizacją. Zrobiłam już mamografię, a jeszcze cytologię właśnie miałam zamiar zrobić. A usłyszawszy w telewizji właśnie Rzeszów, że jest dzisiaj akurat sobota, więc bardzo chętnie skorzystałam z tego. Anna Nowakowska chorobę nowotworową ma już za sobą. Wygrała walkę z rakiem jajnika, a teraz przekonuje innych, jak ważna jest profilaktyka. Dziś była w ośrodku onkologicznym w Brzozowie, aby powiedzieć innym kobietom, że gdy ona zdecydowała się na badania, nie miała jeszcze żadnych objawów choroby. Przeżyłam to na sobie, wiem, jak ważna jest profilaktyka, może uratować nam życie. W moim przypadku mnie uratowała i teraz przekonuję, namawiam innych, żeby badali się regularnie. Takie historie osób, które wygrały z rakiem dzięki wcześniej postawionej diagnozie, przekonują coraz więcej osób. Wynik mam nieprawidłowy z cytologii, więc skorzystałam z tego, że w krótszym czasie mogę już zrobić, nie czekać te 2 miesiące. Dziś w Brzozowie bez kolejki można było zrobić m.in. profilaktyczną cytologię i mamografię. Choć na co dzień też są dostępne, to wiele osób nie chce czekać. A pozytywne efekty takiego myślenia coraz częściej zauważają lekarze. Kobiety istotnie zgłaszają się coraz częściej, także przypadki zaawansowanego raka szyjki czy też raka trzonu macicy naprawdę w tej chwili należą do dosyć dużej rzadkości. O zdrowie coraz bardziej dbają też mężczyźni. Robienie badań profilaktycznych to dla nich wyraz troski o rodzinę. Chcę żyć. Mam dużo wnuczków, 8 aż wnuków mam i pasuję, kocham ich, dlatego chcę po prostu żyć, żeby cieszyć się nimi. A Biała Sobota to dobre przypomnienie, że czasem warto się zatrzymać i pomyśleć o sobie. Nigdy nie ma czasu, bo interesy albo dbanie więcej o rodzinę, o wnuczki. A nie jest tak, że człowiek czasami nie chce wiedzieć? No jest. No lepiej mniej wiedzieć, a może więcej pracować. No mnie to zdaje, ale to jest właśnie złe podejście do życia. Akcja Polskiej Unii Onkologii od 17 lat przekonuje do takiego myślenia. Nie straszy, tylko zachęca. Musimy troszkę oswoić poradnie onkologiczne pacjentom, żeby oni widzieli, że tutaj spotkają się ze zrozumieniem, ze słuchaniem swoich problemów. Natomiast my nie straszymy badaniami, nie straszymy chorobą onkologiczną. My po prostu chcemy, żeby mogli zdiagnozować tą chorobę we wczesnym stadium. Jak się okazuje, efekty są. Rzeszowski Ośrodek Onkologiczny dziś od rana prawie pękał w szwach. Mamy już zarejestrowanych ponad 120 osób i musieliśmy ściągać dodatkową pomoc, żeby obsłużyć tu wszystkich zainteresowanych. Jakichś niepokojących zmian nie stwierdzono. Wiele osób przyszło właśnie po takie słowa. Je usłyszało, bo lekarze nie przestają powtarzać, że rak to nie wyrok. Absolutnie nie. Należy o tym pamiętać, że raka można wyleczyć, można wielu ludziom pomóc, a
tym, który się nie da wyleczyć, można życie przedłużać i poprawiać bardzo jego jakość. Onkologiczna Biała Sobota odbyła się dziś w Rzeszowie, Brzozowie, Mielcu i Sanoku. I na polu medycyny pozostajemy. W tarnobrzeskim szpitalu rozpoczęły się prace budowlane związane z przygotowaniem pracowni rezonansu magnetycznego. Aparat jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Już jest zakupiony. Do Tarnobrzega trafi pod koniec czerwca, gdy gotowe będą pomieszczenia i instalacje. Pracownia rezonansu magnetycznego będzie częścią powstającego Centrum Leczenia Onkologicznego. Tu będzie zabiegowy cały. Powstająca pracownia rezonansu magnetycznego ma być dopełnieniem pracowni już działających w tarnobrzeskim szpitalu w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Dysponujemy dobrym aparatem tomografii komputerowej, mamy dobry aparat ultrasonografii, mamy bardzo dobrą mammografię cyfrową. Zakup aparatu do rezonansu magnetycznego, jednego z najnowocześniejszych, jakie dziś oferuje rynek sprzętu medycznego, uzupełni możliwości diagnostyczne szpitala. Zakup rezonansu magnetycznego jest potrzebny do diagnozowania, przede wszystkim do diagnozowania chorych onkologicznych, ale nie tylko. Z tego urządzenia będą korzystały inne oddziały szpitalne, jak również pacjenci z zewnątrz. Teraz pacjenci wymagający badań rezonansem magnetycznym wożeni są z Tarnobrzega do innych placówek. Jest to fatalne rozwiązanie i dla pacjentów, i dla samego szpitala, który w najbliższych miesiącach ma stać się trzecim w regionie ośrodkiem leczenia onkologicznego. Pieniądze na zakup drugiego urządzenia i powstanie pracowni rezonansu pochodzą z kilku źródeł. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych otrzymaliśmy kwotę 4 milionów złotych. 1 000 000 złotych pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego. To pozwoliło sfinansować zakup aparatu, natomiast w tej chwili prace związane z stworzeniem samej pracowni będą finansowane po części też ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Sejmik województwa na ten rok zaplanował dla nas dotację w kwocie około 600 tysięcy złotych. Liczę także na wsparcie samorządów lokalnych. Zwłaszcza, że tarnobrzeski szpital wciąż nie może wyjść z długów. Budowa i wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego, która ma być dodatkowym źródłem dochodów dla placówki, ma kosztować w sumie około 7 milionów złotych. A teraz o tym, co nasze zdrowie pogarsza. Ponad 300 tysięcy budynków na Podkarpaciu i w miastach, i na wsi emituje z kominów szkodliwe pyły i nadmierną ilość dwutlenku węgla. To z powodu przestarzałych pieców i systemów grzewczych. Sytuację mają poprawić programy pomocy finansowej dla osób, które zdecydują się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub wymianę pieców. Dotacje dla samorządów oferuje Urząd Marszałkowski, a wkrótce nabór wniosków rozpocznie też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj mamy główne paliwo używane w naszym kotle. To jest pelet z rybka, a także pelet z łuski słonecznika. Przykład, jak wykorzystać biomasę, by pomniejszyć domowe rachunki, daje Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W piecu, który ogrzewa budynek gospodarstwa z pracownią edukacyjną, lądują m.in. gorszej jakości ziarna, plewy, drobne gałęzie, na przykład z wierzby, czasem słoma. Czyli wszystko to, co na wsi nie jest potrzebne, a może nadawać się do spalenia i jest tanie. To właśnie jest zaleta spalania biomasy. Oprócz sensu ekonomicznego, tutaj jeszcze ważną rolę odgrywa kwestia związana z ochroną środowiska. Myśmy ten piec zamontowali tutaj dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który dofinansował nam naszą pracownię edukacyjną odnawialnych źródeł energii. Teraz ośrodek szkoli innych rolników, jak zamiast marnować biomasę z pól, plantacji i ogrodów, wykorzystać ją do ogrzewania domów czy podgrzewania wody. Z takich lekcji skorzystał m.in. pan Michał, pracownik ośrodka doradztwa rolniczego, a prywatnie właściciel gospodarstwa rolnego. Doświadczenia zawodowe przeniósł na prywatny grunt. Już tak są wszyscy w domu nauczeni, że wszystkie pozostałości, czy kwiatów wysokich ciętych, czy pędy z kukurydzy, ze słonecznika, które tak są po prostu wysuszone, można bardzo fajnie zagospodarować, złożyć, zmagazynować na okres zimowy. A tak się składa, że na Podkarpaciu w tym roku ruszają programy, które finansowo pomogą mieszkańcom, m.in. w wymianie przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania. W Urzędzie Marszałkowskim już ruszyło przyjmowanie wniosków od gmin i potrwa do 2 marca. Wnioski będą składać do nas gminy, samorządy
lokalne z terenu naszego województwa. Natomiast ostatecznymi odbiorcami i takimi beneficjentami, osobami korzystającymi ze źródeł odnawialnych, będą mieszkańcy naszego województwa. Na takie projekty samorząd województwa przeznaczy 120 milionów złotych. Te pieniądze mają też pomóc w zakupie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Maksymalne dofinansowanie sięgnie 85%. Z pomocą finansową mieszkańcom regionu wiosną ruszy też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego nowy program to Przyjazny Dom. Proponujemy taką pomoc, że na wymianę samego źródła ciepła dotacja do 3000 zł, a reszta do wysokości 15 tysięcy złotych może być jako koszty kwalifikowane uzupełniona pożyczką oprocentowaną w stosunku 2% rocznie na 10 lat. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie chce w ten sposób pomóc w rozwiązaniu jednego z największych problemów ostatnich dni – smogu i zanieczyszczenia powietrza. Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania w domach byłyby w tym bardzo pomocne. Zima to z jednej strony ogrzewanie naszych mieszkań, ale z drugiej wyczekiwana cały rok okazja do uprawiania chociażby narciarstwa. Dziś w Mucznem ponad 130 zawodników wzięło udział w biegu narciarskim Tropem Żubra. Na podium stanęli m.in. nasi reporterzy Ilona Małek i Marcin Pawlak, którzy wraz z ekipą Telewizji Rzeszów realizują program Zima w regionach. My nie braliśmy udziału w biegu, ale może chociaż nagroda pocieszenia. Ja ci tutaj statuetkę mogę wręczyć za zajęcie pierwszego miejsca, proszę bardzo. Bieg nazywał się Tropem Żubra. Tak, ale co, schodzimy już z podium. Razem z nami pan Tomek Baran, Stowarzyszenie Bieszczadzkie Trasy Narciarskie, które wspólnie z Lasami Państwowymi zorganizowało ten trzeci bieszczadzki bieg oddajemy Tropem Żubra. We właściwe oddajemy ręce. Statuetkę. Panie Tomku, ponad 130 zawodników dzisiaj tutaj wystartowało. Ważna informacja, wszyscy ukończyli bieg. Nikomu nic się nie stało, także bieg udał się. Trzecią edycję biegu Tropem Żubra. Uważamy za udaną, proszę Państwa, chociaż wczoraj jeszcze różnie z tą pogodą było. Wiem, że martwiliście się bardzo, ale dzisiaj wiemy, że wszystko się udało. Wszyscy chwalą trasy. Przygotowanie. No tylko na narty biegowe przyjeżdżać do Mucznego. Zapraszamy. Trasy będą przygotowane dopóty będziemy mieli tutaj śnieg. Tak jak dzisiaj były przygotowane. Tak jak dzisiaj właśnie. Na razie to jest bieg dla amatorów, a kiedy bieg dla zawodowców? Myślę, że w lecie przygotujemy trochę bardziej wymagające trasy. Utrudnicie te trasy po prostu. Przygotujemy większe pętle, dłuższe. Powiem, że ci co tutaj na tą metę wjeżdżali dzisiaj, to wcale nie mówili, że było łatwo. Widać było ten wysiłek. Łatwo nie było, bo śnieg był wolny bardzo. Trzeba było się trochę namęczyć. Było po części też pod górę. Żeby miało być z góry, musiało być pod górę, prawda? Także udało się to przeprowadzić. Wydaje nam się w jak najlepszym stylu. I każdy z Mucznego wyjeżdża dzisiaj ze specjalnym medalem za ukończenie takim, a ci, którzy, no, którym dobrze pierwsze poszło z tymi miejsce. Statuetkami. Tak? Tak jest. Każdy dostaje medal pamiątkowy, też z takiego odlewu gipsowo-glinianego. Taka ceramika. Tak, coś takiego. Ale pamiątka jest. Tak jest. Dla każdego medal i statuetki dla najlepszych właśnie to jest to za pierwsze To my w przyszłym miejsce. Roku też spróbujemy. Tak, a można tutaj by próbować, bo trzeba też o tym powiedzieć na koniec, już jest po zawodach, ale warto tutaj przyjeżdżać do Mucznego, bo tu na przykład zupełnie za darmo można narty biegowe w centrum pożyczyć, no i wyruszyć na trasę. Tak jest, zapraszamy wszystkich, każdy może spróbować, kto tylko chciałby zobaczyć, na tym ten sport polega, to mamy tutaj narty wypożyczalni, na dyżurce w centrum można po prostu pożyczyć narty, trasy są przygotowane i pogoda sprzyja. Bezpośrednio przy centrum, wystarczy wyjść z centrum, założyć narty i dziękujemy pobiec. Za rozmowę. Bardzo dziękujemy, panie Tomku. My zostajemy jeszcze w Bieszczadach, bo program Zima w regionach także jutro. Będziemy między innymi wyruszymy tropami zwierząt. Jeśli będą Państwo jutro razem z nami, to dowiedzą się tak, czym się różnią tropy od śladów. W samym sercu lasu, prawda? I powiedzmy o tym, że pomimo tego, że tutaj temperatury spadały do minus 30 stopni, to jednak nie wszystkie misie poszły spać i my to sprawdziliśmy. To sprawdziliśmy i o tym także jutro w programie Zima w regionach. Mamy także w planach wybrać się na przykład na kulika, więc zapraszamy i mówimy do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Tymczasem, chociaż w wielu miejscach wciąż leży nawet metrowa warstwa śniegu, to odwilż zawitała również w Bieszczady. Czyżby zwierzęta czuły już początek końca zimy? Jak wspominała Ilona, niektóre niedźwiedzie nie śpią. Część zwierząt obudziła się z zimowego snu. Ze swoich kryjówek zaczęły wychodzić na przykład bobry. A pokazują to filmiki nagrywane ukrytymi kamerami w nadleśnictwie Baligród. Publikowane na stronie internetowej nadleśnictwa biją rekordy oglądalności.
To nie walka, ale zabawa. Jelenie w ten sposób sprawdzają, który jest silniejszy, a przy okazji przygotowują się do zrzucenia okazałego poroża. Ze swojej kryjówki wyszedł ten bóbr i mimo grubej warstwy śniegu wybrał się na pierwszy w tym roku spacer. Po lasach wędrują już także niedźwiedzie. Szukają jedzenia, ale mają też czas na zabawę, jak ten, mocujący się z wielką wiązką siana. Pobudziły się te, które gdzieś tam znużone już długim snem, zechciały sobie wyjść na powietrze, pochodzić, poszukać coś do zjedzenia. Natomiast niedźwiedzice, które urodziły bądź są w trakcie porodów, na świat przychodzą młode niedźwiadki, zalegają jeszcze w ciepłych, wygodnych gawrach i tam pozostaną praktycznie do końca kwietnia. Filmiki nagrywane przez ukryte w lasach kamerki pokazują, że zima to trudny czas dla dziko żyjących zwierząt. Pod grubą warstwą śniegu trudno im bowiem znaleźć coś do jedzenia. Dlatego z pomocą przychodzą leśnicy, wykładając dla nich między innymi siano. W nadleśnictwie Baligród robi się to przede wszystkim z myślą o żubrach. Jest to gatunek specjalnej troski zagrożony wyginięciem, dlatego to podejście jest zupełnie inne. Wywozimy sporo paszy do lasu, tam na te karmiska dla żubrów. W związku z tym, że to teren nie jest ogrodzony, korzystają z tych karmisk też inne zwierzęta typu jelenie, sarny, dziki, ale też przychodzą niedźwiedzie. Z pomocy ludzi często korzystają też ptaki. W takich stołówkach na świeżym powietrzu nigdy nie brakuje gości. Kiedy jednak karmników nie ma w pobliżu, ptaki zdane są na siebie. Ale i tak nieźle sobie radzą, choć znalezienie posiłku często wymaga sporo wysiłku i determinacji, jak w przypadku tego dzięcioła albo czyża, który postanowił dobrać się do nasion w modrzewiowych szyszkach. No i tak to, proszę Państwa, Pensylwania ma świstaka, a Podkarpacie ma niedźwiedzia, który mam nadzieję zwiastuje, że do końca zimy bliżej niż dalej. Ale o szczegółach prognozy pogody za chwil kilka, tuż po aktualnościach. Ja dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru.